Dawno temu żyła sobie stara koza, która miała 7 koźlątek. Kochała je bardzo i chroniła przed wszystkimi niebezpieczeństwami. Pewnego dnia musiała wyjść do lasu. Przywoławszy do siebie koźlęta, rzekła tak. Muszę wyjść do lasu. Strzeżcie się wilka, on umie dobrze udawać. Łatwo go jednak poznacie po grubym głosie i czarnych łapach. Do domu go nie wpuszczajcie, bo pożre was wszystkie. Nie martw się, mateczko, nikogo nie wpuścimy. Tylko na to czekał. Widząc oddalającą się kozę, zatarł czarne łapy. Po chwili zapukał do drzwi i zawołał. Otwórzcie, drogie dziadki! To ja, wasza matka! Każdemu coś dobrego przyniosłam! Nie otworzymy ci! Nasza mama ma miły głos, a nie taki gruby jak twój! Poszedł więc wilk do kucharza. Dawaj prędko trochę jajek! Wypił 5 jajek. I jego głos stał się cienki i delikatny. Wrócił do koźlątek, zapukał do drzwi i zawołał. Otwórzcie, drogie dziadki! To ja, wasza mama, każdemu coś dobrego przyniosłam. Nie otworzymy ci, nasza mama nie ma czarnych łap. Nie jesteś naszą mamą, ty jesteś dużym, złym wilkiem. Poszedł więc wilk do kucharza i rzekł. Dawaj prędko trochę mąki! Otwórzcie, drogie dziadki! To ja, wasza mama, każdemu coś dobrego przyniosłam! Najpierw pokaż nam swoje łapy, żebyśmy zobaczyły, czy jesteś naszą mamą. Wilk wsunął białą od mąki łapę, a koźlęta ucieszone otworzyły drzwi, w których stanął wilk. Przerażone próbowały ukryć się, które gdzie nie było. Straszne wilczysko połknęło 6. Jedno po drugim. 7 znaleźć nie mogło, bo najmłodsze schowało się w zegarze. Najedzony wilk poszedł zdrzemnąć się na łąkę. Ale się najadłem! Prześpię się trochę! Wkrótce wróciła matka. Gdy zobaczyła, co się stało, wpadła w rozpacz. Wołała swoje dzieci, ale tylko jedno odpowiedziało. Gdzie one są? Co się tu stało? Mamusiu, jestem w zegarze! Jak mogłeś się otworzyć wilkowi? Czy nie poznałeś jego po głosie? Pierwszy raz? Tak. Po tym jego głos był podobny do twojego. A co z łapami? O tym też pamiętałyśmy. Wilk pokazał nam łapę. Była biała. Dobrze. Powiedziała matka i przytuliła zrozpaczona swoje jedyne dziecko. Wyszli na łąkę i zobaczyli śpiącego pod drzewem wilka. Koza zauważyła, że w brzuchu wilka coś się porusza. Coś się tu dziwnie rusza. Wzięła nożyczki i rozcięła jego brzuch.
z którego jedno po drugim wyskakiwały koźlątka. Koza i jej dzieci ukryły się za drzewami. Wilk obudził się wreszcie i spragniony pobiegł do jeziora. Ale mi się dobrze spało! Myślał i nachylił się, żeby napić się wody. Nagle kamienie wciągnęły go do wody i wilk utonął. Dopiero wtedy koza i jej dzieci wyszli z ukrycia i radośnie wołali. Obojętnie, jaki ma głos i jak ładnie wygląda.